Nigdy nie zważaliśmy na słowa dawnych proroków. Niczym głupcy, zaślepieni nienawiścią. Od pokoleń toczyliśmy wojny. Wśród ognistego deszczu na świat wstąpił nowy wróg. Dziś stoimy w obliczu zagłady, gdyż nadszedł czas, w którym chaos opanuje ten świat. Siemanko, z tej strony Fokolog, a to jest odświeżony Warcraft 3. Dzisiaj wyszedł, no i zrobimy pierwszą misję. Zacznę od prologu. Normalny. I ogłoniemy sobie filmik. Nasz czas dobiega końca, synu Durotana. Się echa wojennych okrzyków. Okruchy przeszłości ranią ziemię. Która raz jeszcze spłynęła krwią. Prowadzą swych braci do bitwy, rzucając wyzwanie przeznaczeniu. Podczas gdy armie śmiertelników podążają ślepo ku zagładzie, płonący cień nadciąga, by pochłonąć nas wszystkich. Let's go!
Musisz zebrać hordę i poprowadzić swój lud ku przeznaczeniu. Odszukaj mnie. No, zapowiada się tak samo jak stare Warcraft 3. Tylko odnowiony. Nawet muzyka sama. Cóż to za koszmar? To nie był sen, młody wodzu, lecz wizja. Chodź ze mną, a pokażę ci, co kryje przyszłość. Nie wiem, co to wszystko oznacza, ale jestem gotów wysłuchać. No i zaczynamy. Wybierz trala, klikając go lewym przyciskiem myszy w górę. Znakomicie. Wygląda na to, że aż rwiesz się do działania. Najpierw Ondabu. Prawie nic się nie zmieniło. Za honor. Dobra robota. Do obozu orków Świetnie. Droga do kolejnego sztandaru honor. Zaciemniony obszar zmniejsza się, gdy tral przez niego przechodzi. Tak wyglądają tereny, które zostały już zbadane. No wszyscy ci, co grają w starą wersję, to widzą, że tak samo to wygląda. Wybierz trala i rozkaż mu dojść do sztandaru w środku obozu. Loktar, moi wojownicy! Jesteśmy na twoje rozkazy, wodzu! Teraz wydaj jednostkom rozkaz przejścia do następnego sztandaru. Tak. Lokregar Nogal, przygotujcie się! Wyczuwam przed nami gnola. Aby wydać wojownikom trala rozkaz zabicia stwora, wybierz To był tylko zwiadowca. Obóz gnoli leży przed nami. Rozkaż wojownikom przeprowadzić atak na obozowisko wroga. Wybierz wszystkich wojowników, kliknij przycisk atak, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy środek obozu gnoli. Wszystko prawie tak samo wygląda. Jedynie to, że mamy tak. Że można zagrać. Tak. Za honor. Nadszedł twój czas. Za zgładziciela. Dobra robota. Zauważ, że po wygranej walce tral zyskał poziom doświadczenia. Klikając A możemy rozwalić takie domki, to są wiele ciekawego. Może nie na początku gra, ale później. Paski są ich czerwone, a wcześniej były zielone w starszej wersji. To są ziemie. Nic nie ma. Wozu! Odkryliśmy grupę murloków w pobliskiej rzece! Murloki są idealnym celem dla twojego nowego zaklęcia. Aby tral go użył, kliknij przycisk seryjne błyskawice, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy jednego z murloków. Tak. Lok na rok! Tak. Za honor. Niektóre potwory zostawiają po sobie. Ta skrzynia zawierała miksturę many.
Zajmuje ona teraz jedno z miejsc w ekwipunku Trala, w dolnej części ekranu. Po wypiciu mikstura many uzupełnia energię magiczną bohatera, która niezbędna jest do korzystania ze zdolności, takich jak seryjne błyskawice. Nie będę marnować many, może będzie ktoś potężniejszy. Co wątpię chyba. Wycie wilka sygnalizuje nadejście nocy. No, już wiem. Strzeżcie się, wojownicy. Niech zmrok nie stępi waszych zmysłów. No, śpiące stworki. Za honor. Tak. 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 Duchy są niespokojne. Ondabu. Za honor. Jestem wodzem hordy. Tak. Ondabu. Ogr. Gdyby bestia nie spała, czekałaby nas ciężka bitwa. Może go zaatakujemy? Skróty klawiszowe się przydają, tu mamy na przykład C. Za honor! A nie, tak się nie. Tak! Myślałem, że coś wypadło, ale... Za honor! Tak! Ondabu! Za honor! Ondabu! Za honor! Tak. Ondabu. Za honor. Koniec. Ondabu. Witaj, synu Durotana. Wiedziałem, że odnajdziesz drogę. To ciebie widziałem w mojej wizji. Kim jesteś? Skąd mnie znasz? Wiele wiem o tobie i twoim ludzie, młody wodzu. Moja tożsamość nie jest w tej chwili ważna. Istotne jest to, abyś zebrał swych współplemieńców i natychmiast opuścił tę ziemię. Mam opuścić tę ziemię? Co to wszystko znaczy, człowieku? Człowieku? Straciłem swe człowieczeństwo dawno temu. Teraz jestem czymś innym. Wiedz, że widziałem przyszłość i wielki płonący cień, który nadciąga, aby pochłonąć ten świat. Ty także go wyczuwasz, prawda? Demony... One wracają. Tak. I tylko jeśli poprowadzisz swój lud za morze, do dalekich krain Kalimdoru, będziecie mieli szansę im się przeciwstawić. Ale jak moglibyśmy... Z czasem odpowiem na wszystkie twoje pytania, młody wodzu. Teraz powinieneś zebrać swych wojowników i przygotować się do opuszczenia tej krainy. Jeszcze się spotkamy. Wydaje się nie mieć sensu. Ale duchy mówią mi, że powinienem mu zaufać. To wszystko w pierwszym odcinku. Zapraszam do subskrybowania, aby jutro zobaczyć kolejny odcinek. Na razie.